Witam widzów, ja nazywam się Serit, a dzisiaj opowiem wam o sytuacji, która wydarzyła się wczoraj. Jak sam tytuł wskazuje, zostałem zhakowany. Przejęli władzę nad moim kontem Facebook i kontem Instagram. Nie miałem wpływu na to, co się dzieje, ponieważ wtedy, kiedy atak nastąpił, była godzina 4:12, o ile się nie mylę. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że najpewniej wlazłem w jakąś stronę, w którą nie powinienem wchodzić, albo kliknąłem w jakiś link, który zawierał przechowywanie zapisanych haseł z przeglądarki. Mnie przejęli władzę nad kontem YouTube przez to, że zablokowałem im możliwość, przez to, że zmieniłem hasło, pobocić numer telefonu, adres e-mail i dałem dwuetapową jeszcze raz, bo ją wyłączyłem przypadkowo. A co do Facebooka, miałem weryfikację dwuetapową, a na Instagramie nie miałem. Nie wiem, jakim cudem ten gość się dostał do mojego konta Facebook, jak ono było, miał bardzo trudne hasło i dwuetapową miał weryfikację, nie dostałem żadnego powiadomienia. Dopiero jak na następny dzień, znaczy nie na następny dzień, tylko parę godzin później, bo kiedy on przeprowadził ten atak, już mówiłem, było rano, czyli 4:12, obudziłem się, poszedłem sprawdzić telefon, pakowałem się do szkoły, wchodzę na Facebooka, patrzę, wylogowano mnie z konta. Myślałem, że no ja pewnie jakaś awaria, czy coś, loguje się, patrzę, wpisuję to samo hasło, wpisuję to moje hasło. Wciąż nie mogę się zalogować. Wpisuję poprawnie to samo hasło i pokazuje mi, że to hasło zostało zmienione parę godzin wcześniej. I wtedy się dowiedziałem, że coś już się święci. Ale niestety nie byłem przekonany, o co wtedy chodziło. Próbowałem kliknąć nie pamiętasz hasła i kliknąłem nie pamiętasz hasło i mi się wyświetlił mój profil, tyle że ze zmienionym adresem e-mail i usuniętym numerem telefonu. Wiem, że wysyłał coś tam do moich znajomych, ale nie wiem dokładnie, co to było, na pewno jakiś link. Ale cóż mogę stwierdzić? Nie mogłem się zalogować. Wysłałem dowody, że to jestem ja, bo Facebook chciał, żebym odzyskał te konto, ale się udowodnił, że ta tożsamość, te konto jest moje. Nie wiem, jaki to jest bezsens, skoro używam te konto, używałem tego konto przez prawie 7 lat. I nagle wyskakują mi z tym, że mam potwierdzić dowód, mimo że miałem zweryfikowane konto i tak dalej. Ale wysłałem im, ale niestety zareagowali dzisiaj, kiedy nagrałem, czyli 17 stycznia, konta już, ani konta Instagram, ani konta Facebook nie ma. Ponieważ zorientowałem się, że miałem konto Instagram połączone z Facebookiem, wstawiłem relację na swoje konto Facebook, że sakowali mi konto i żeby ludzie i znajomi dodawali te moje zastępcze konto. Jak widać, haker się bardzo mocno zdenerwował i o godzinie około 5 po prostu skasował i zdezaktywował moje konto Facebook, do którego się mam dostęp. Po prostu zdezaktywował, Instagrama zarchiwizował, a następnie usunął. Nie wiem, jakim cudem on się dostał do Instagrama, ale pewnie przez to, że nie miałem dwuetapówki i miałem to samo hasło. A co do tego, jak się mógł włamać do Facebooka, to przez to, że e-mail, do którego miałem podpięte konto, przestał funkcjonować, można rzec. Ale miałem tu etapówkę i na numer telefonu, to się dziwię, dlaczego nie przyszło powiadomienie. Pisałem wielokrotnie do supportu o tym, że konto mi zabrali, jeszcze zmienili adres e-mail i usunęli numer telefonu, który miałem tam zweryfikowany i miałem tam w danych kontaktowych, że to jest mój numer telefonu. No i cóż, jak można było stwierdzić, nic nie zrobili. Później dostałem, właśnie jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj, 17 stycznia, jak byłem w szkole o godzinie 11 około, dostałem e-maila, że dowody nie były wystarczające, a konto nie jest obecnie dostępne. Mówię, dlaczego nie jest dostępne, przecież ono istnieje. Wchodzę, myślałem, że mnie zablokowano, zagadałem do Grataka i paru kolegów. I jak już się okazało, konto zostało usunięte, nie przerobione, bo z tego co wiem, były takie, są boty, za przeproszeniem, że za przeproszeniem wyrażę taki wyraz, boty prostytutek, gdzie tam wysyłają linki, umów się ze mną na randkę i tak dalej, aczkolwiek z mojego konta tak nie zrobiono, tylko po prostu je skasowano. Najwyraźniej haker znał język polski, po prostu wklepał to do tłumacza, jak leci i się wkurzył po prostu, bo mogłem przez Instagrama, wcześniej wtedy nie pomyślałem, mogłem przez Instagrama przyjąć konto. Ale nie przyjąłem, teraz mam zapasowe konto, jakby ktoś do was pisał z konta Serit Podłoga 47 na Instagramie, wiem, że kilku z was mnie obserwuje i tam niektórzy do mnie piszą. Jakby ktoś pisał z konta Serit Podłoga 47 na Instagramie, to nie jestem to ja. Tylko jest to
ten haken. Chociaż wątpię, żeby do was pisał, ponieważ chcą pisać z widzami jakiegoś niszowego youtubera. Youtubera. O ile można mnie tak nazwać. Ja wracając. Mam nowego Instagrama, który teraz powinien się wam świetlić w montażu. Serit podłoga.pl, na którego zapraszam, możecie mnie zaobserwować, pisać, ja odpowiem tak jak leci. Jeśli do mnie ale najczęściej macie prawdopodobnie, że odpiszę bardzo szybko, no to dołączajcie na mojego Discorda, tam siedzę niemal cały czas. A na Instagram wchodzę raz na dwa dni, także ten. Albo raz na dwa tygodnie, albo na miesiąc. I to było tyle, co chciałem przekazać w tym filmie i chciałem jeszcze dodać, że uważajcie, co klikacie w internecie i przede wszystkim nie podawajcie haseł obcym osobom. Ja tak nie robiłem, ale musiałem w coś kliknąć. No cóż, najlepszym się zdarza. No i to było na tyle.